Wiecie, kochani, chciałabym przez kolejnych kilka filmików poruszyć taki temat z książki Więzy duszy. Troszeczkę też tę książkę będę wam przytaczać. Jest to bardzo fajna książka i właśnie planuję zrobić filmiki, które nawiązują do poprzedniej tematyki mojego kanału, czyli tak zwane bliźnicze płomienie, które teraz wiem, że są po prostu więzami duszy. I tutaj bym chciała tylko tym osobom, które jeszcze mnie z tamtych czasów subskrybują, powiedzieć, że dalej uważam, że jest coś takiego jak osoby sobie przeznaczone, z tym, że i takie jakby przeznaczone przez Boga sobie osoby, ale trzeba bardzo uważać, żeby nie traktować tej osoby, żeby ta więź stała się produktem i transportem dla grzechu, przekleństw i demonów różnego typu. Ponieważ jeżeli jest to rzeczywiście taka silna więź, to po prostu będzie to zawsze takie coś prowokować. I dlatego trzeba tą więź oczyścić z takich rzeczy i dzięki temu zostawić to, co jest od Boga, ponieważ to, co jest od Boga, przetrwa wszystko. Nie musisz się niczego bać, ani że żadna książka, ani że jakieś modlitwy coś tutaj zrobią. Ale oczyścić z tego, co jest nie od Boga, bardzo warto. Już wcześniej takimi rzeczami, czyli tymi przywiązaniami w New Age'u na przykład zajmował się Sergiej Łazarew, tak? On tak według mnie tak jest na pograniczu, tak, Boga i chrześcijaństwa, a New Age'u, ale generalnie nie można służyć dwóm panom jednocześnie, dlatego polecam wam zwrócić się jednak do prawdziwej wiedzy biblijnej. I tutaj szukać właśnie tego uwolnienia, bo na przykład ja, jak Łazarewa czytałam, to słuchałam go i zgadzałam się z tym wszystkim, co on mówi, ale teraz widzę, że to, że jednak nie powodowało to do końca zmiany mojego charakteru i mojego podejścia, ponieważ nie robiłam tego w imię Jezusa Chrystusa, ponieważ tylko On jest drogą, prawdą i życiem. Tak, wiem, że tutaj osoby, które już poprzednio komentowały mój filmik, że to już jest taki przesada i tak dalej, to mogą sobie dalej tak komentować. Generalnie nie obchodzi mnie to za bardzo. Wiem, że na tym kanale będzie rotacja ludzi i wiem, że Jezus wzywa teraz wiele osób, ale nie wszyscy na to odpowiedzą. I ja po prostu wiem, kto mi pomógł i nie będę tego ukrywać pod jakimiś tam, nie wiem, metodami, jakimiś tam rzeczami, ponieważ już mi się nie chce, tak? Ponieważ już za wiele lat byłam zwiedziona i teraz prawda jest jedna, tak? I ta prawda cię wyzwoli, ale wielu tych New Age'owych guru mówi ten cytat z Biblii, tak? Że prawda cię wyzwoli, ale co jest przed tym cytatem? Przed tym cytatem jest to, że idź śladami Jezusa i wtedy cię prawda wyzwoli. Słuchaj Jego słowa, czytaj Jego słowo, rób to, co On mówi, idź Jego śladami, a nie, wiecie, słuchaj sobie Louis Hay czy innych tam osób, które pośrednio się tym kierują, ale dokładają sobie swoje rzeczy, tak? I generalnie nie mówią o Jezusie na przykład, tak? Bo to jest najbardziej istotne tutaj. Jezus powiedział, jest taki cytat w Biblii, że żeby z ziarna coś urosło, to ziarno musi zostać zniszczone, już nie ma ziarna, tak? Kiedy z ziarna rośnie coś, jakaś roślina. I to jest właśnie to, co się dzieje, kiedy stajecie się osobami nowonarodzonymi. Kiedy nawracacie się prawdziwie na słowo naszego Pana. I nie ma tutaj jakichś kompromisów, tak? Nie ma, ponieważ już nie jesteście tym ziarnem, tak? I tutaj New Age cały czas zwodzi was, że nie musicie się nawracać, że nie musicie iść śladami Jezusa, tak jak ja. Ja ciągle mi się wydawało, że te ciemne noce duszy, tak, to jest jakiś tam proces, tak? A to jest nieprawda, to jest po prostu zwiedzenie i to jest po prostu moment, w którym szatan ma do ciebie dostęp, tak? Ponieważ kiedy słuchasz Pisma, kiedy naprawdę idziesz śladami Jezusa, to
masz jakieś momenty zwątpienia, ale to nie jest taka ciemność duszy, tak? To nie ma nic z tym wspólnego, ponieważ jesteś naprawdę osobą ze zmienionym prawdziwie umysłem, a nie sztucznie. Tak jak w New Age'u, jakimiś tam nocami duszy. I ja wiem, ponieważ ja już tyle przeszłam, że po co teraz przychodzę, nie ma nic wspólnego z tym, co było wcześniej. Więc możecie mi wierzyć, albo i nie, albo sami się przekonacie. Wróćmy do tej książki. Temat niebożych więzów duszy często jest pomijany, jednak jest niezwykle ważny. Miliony chrześcijan na całym świecie marnują życie w mniejszej lub większej frustracji, czekając na ten dzień i zastanawiając się, kiedy spełni się ich zamierzone przez Boga powołanie. Moim zdaniem, w wielu przypadkach takie więzy duszy są ową ukrytą bronią, która powstrzymuje ich przed przebiciem się w kierunku danego im od Boga przeznaczenia. Te więzy duszy przyniosły więcej bólu i zniszczyły więcej relacji oraz Bożych powołań niż wiele z grzechów, które uważamy za tak poważne. Jezus przyszedł na ten świat, abyś miał życie i miał je w obfitości. Oddał życie, by zniszczyć wszystko, co mogłoby cię zniewolić, uciskać czy przygnębiać. Powołał cię do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Ostrzega nas nawet, abyśmy nie stali się niewolnikami ludzi. Masz idealne warunki ku temu, by przebiec bieg życia zwycięsko, pełen radości i namaszczenia, by otrzymać wieczysty wieniec życia i sprawiedliwości. Mimo tego, tak wiele szczerych i chcących dobrze dzieci Bożych wiedzie życie przeciętne i pełne frustracji. Czują ponadnaturalnie powołanie do większych dzieł Boga i Jego służby. Ale wiele niewidzialnych lin zdaje się ściągać ich na ziemię. Choć są orłami mającymi szybować z wiatrem, z majestatyczną lekkością, doglądając świata pod nim, zachowują się jak kurczaki nerwowo grzebiące w ziemi w poszukiwaniu robaków. A przecież taka właśnie jest Twoja pozycja w Chrystusie, opisana w liście do Efezjan, rozdział 1, wersety 20 do 21. Siedzisz na niebiańskich miejscach, wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, nie tylko w tym wieku, ale również w przyszłym. Zostałeś powołany, by być uwolnionym oraz by uwalniać innych. Zostałeś powołany, by wypełniać swoją służbę, stoczyć dobrą walkę wiary, ukończyć bieg i ustrzec wiary. Nic innego nigdy nie da ci w tym życiu zaspokojenia. Wiele ludzi manipuluje innymi poprzez więzy duszy w bardzo ukryty, podstępny sposób. Zarówno strona krzywdząca, jak i skrzywdzona mogą być tego zupełnie nieświadome. Jednak w więzach duszy drzemie ogromne niebezpieczeństwo. Osoba zmanipulowana jest po prostu niezdolna do podejmowania decyzji dotyczących siebie samego i nie wiedzie własnego życia. Niektórzy nigdy nie zawierają związków małżeńskich z powodu manipulacyjnych nimi rodziców, zwłaszcza matek. W Europie nazywamy takich dorosłych mężczyzn mamincynkami. Więzy duszy mogą człowieka osłabić i niemalże zniszczyć jego zdolność do podejmowania decyzji. W Argentynie widziałam byłe czarownice używające tak silnych mocy duszewnych do kontrolowania swoich mężów, że ci biedni mężczyźni stawali się nawet impotentami. Pewna czarownica po przyjęciu Jezusa wyrzekła się swojej mocy kontrolowania i manipulacji, po czym przeciąłyśmy nieboże więzy duszy. Jej mąż w cudowny sposób został odnowiony i odzyskał swój męski wigor, a nawet się za niego nie modliłyśmy. Jakże wiele tajemnic świata duchowego pozostaje jeszcze nieodkrytych. Jezus napomina nas, byśmy kochali Pana Boga naszego całym sercem, z całej duszy, ze wszystkich sił i z całych sił. Nakazuje, byśmy nienawidzili tych, których najbardziej kochamy, a nawet robili to w odniesieniu do własnego życia. To oznacza, że miłość, jaką powinniśmy mieć do Niego, musi być tak silna, że nawet największa miłość, jaką potrafimy odczuwać, będzie wyglądała jak nienawiść w porównaniu z miłością, jaką do Niego żywimy. W Biblii właściwie nie używa się określenia więzy duszy, jednak wszędzie w tej świętej księdze widać ten koncept. Odcięcie więzów duszy jest dla Twojego życia duchowego jak zmartwychwstanie.
nie zniszczysz relacji, ale raczej je wskrzesisz. Tak jak tego doświadczył Abraham ze swoim ukochanym synem Izaakiem. I jak to było w przypadku Józefa i domu jego ojca. Kiedy przetniesz więzy duszy, to odnajdziesz w swoim życiu duchowym nową wolność. Już nie będziesz marnować życia w związaniu i frustracji. Nie będziesz już więcej trwonić czasu, obdarowań, talentów, emocji, pieniędzy ani łez. Zyskasz wolność, by rozeznawać w duchu, a nie błądzić w duszewnych myślach i opiniach. Powstaniesz w nowym autorytecie, by uwalniać więźniów i łamać ciężkie jarzma. Ta książka pomoże Ci odkryć tę tajemną broń z taką łatwością, używaną przez wroga, tak bardzo przemawiającą do naszej cielesnej natury. Miej świadomość tego, że więzy duszy nie tworzą jedynie pomiędzy członkami rodziny, ale również pomiędzy bliskimi przyjaciółmi, kolegami z pracy, w interesach. Kiedy tylko poczujesz, że za bardzo się martwisz o jakąś osobę, że twoja dusza jest przywiązana do tej osoby, a nawet kiedy ma na ciebie duchowy wpływ na to, że ta osoba jest zmartwiona czy chora, mogły się znów wytworzyć więzy duszy. Po prostu posłuchaj się przykładową modlitwą łamania więzów duszy zawartą na końcu tej książki. Wstaw imię tej osoby i złam więzy raz jeszcze. Gdy już raz odkryłeś, jak działają więzy duszy, będziesz w stanie łamać i niszczyć je zarówno w swoim życiu, jak i w życiu zgromadzonych wokół ciebie osób. Uwolnisz się, by szybować w najwyższej sferze świata duchowego. Osiągniesz swój pełen potencjał w Chrystusie. Przestudiuj tę książkę, módl się i uwolnij się w imię Jezusa. Zapraszam Cię, byś pomodlił się teraz ze mną tą modlitwą na początku książki. Najdroższy Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Twą mądrość, bo nakazałeś mi kochać Cię całym sercem, duszą i umysłem ze wszystkich sił. Wielokrotnie nie wiedziałam, jak wypełnić to przykazanie płynące z Twego kochającego serca. Proszę, odkryj przede mną prawdę na temat więzów duszy i pomóż mi odciąć je mocą potężnego imienia Jezus. Proszę, wybacz mi wszystkie momenty, kiedy pogwałciłam Twoje mądre przykazania nadane dla mojej ochrony i dobrego samopoczucia. Wyznaję wszelkie czczenie bożków, kiedy stawiałem ludzi wyżej w moim życiu niż Ciebie. Wyznaję wszelkie pozamałżeńskie zaangażowanie seksualne i każde przymierze krwi, jakie kiedykolwiek złożyłam i proszę o Twoje przebaczenie. Oczyść mnie z wszelkich niebożych więzów duszy Twoją potężną, świętą krwią i dziękuję za Twoje przebaczenie i oczyszczenie mnie. Teraz łamię wszelkie więzy duszy i każdą manipulację związaną nad moim życiem. Mocą potężnego imienia Jezusa Chrystusa z Nazaretu otrzymuję Twoją wolność w imię Jezusa. Amen. Czym są więzy duszy? Więzy duszy to bardzo ważne środki transportu dla demonów i przekleństw. Otwierają Twoje życie wrogowi Twojej duszy, by uzurpował sobie prawo do bycia autorytetem w sprawie Twoich relacji, czyniąc je męczącymi i obciążającymi. Nieboże więzy duszy wiążą ze sobą dwie osoby w sposób niezdrowy, uzależniający. Wymuszają zachowania, jakich dana osoba normalnie nie wykazywałaby. Więzy duszy uniemożliwiają, a przynajmniej w ogromnym stopniu utrudniają przejęcie kontroli przez Twego ducha. To podstępna broń szatana niszcząca Twoje życie, podczas gdy Ty sądzisz, że czynisz Bożą wolę i kochasz Bożą miłością. Więzy duszy czynią Twoje życie nieszczęśliwym i będą Cię nawet próbowały zaciągnąć do bram śmierci. Przez więzy duszy nie możesz posługiwać osobie, do której Twoja osoba... Przez więzy duszy nie możesz posługiwać osobie, do której Twoja dusza jest przywiązana. Nie będziesz nawet korygować jej złego zachowania. Możesz błogosławić ludzi tylko do takiego stopnia, do jakiego jesteś wolny od więzów duszy. Więzy duszy blokują Boże rzeki wody żywej przed przepływaniem przez Ciebie do innych. Będziesz w stanie pomóc komuś tylko na poziomie psychicznym, płacąc, karmiąc, troszcząc się i rozpieszczając tą osobę. Ale to tak naprawdę nigdy nie pomaga. Udzielenie prawdziwej pomocy jest możliwe jedynie na poziomie duchowym, a poziom ten jest zablokowany, gdy obecne są więzy duszy. Gdy duch kontroluje jakąś relację, dusza i ciało poddają mu się. Jednak gdy duch zostaje przezwyciężony
przez psychiczne przywiązanie między ludźmi. Relacja ta wchodzi na niebezpieczny grunt. Każde bezprawne łączenie z sobą umysłu, woli i emocji to więzy duszy. Nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym, który wymaga, byśmy kochali Go całym sercem, duszą i umysłem i ze wszystkich sił. Więzy duszy mogą Ci utrudnić relacje ze Stwórcą do tego stopnia, że aprobata lub dezaprobata tej osoby może stać się dla Ciebie ważniejsza niż sama Boża wola. Gdy dwie dusze są z sobą splecione, często doświadczają tych samych rzeczy, a nawet gdy są oddalone od siebie o miliony kilometrów. Nauka wciąż bada tajemnicę jednojajowych bliźniąt. Nawet jeśli tracą z sobą kontakt na wiele lat, doświadczenie pokazuje, że zazwyczaj przechodzą przez te same wydarzenia w życiu w tym samym czasie. Jest to wyraźny znak silnych więzów duszy poprzez pokrewieństwo. Choć w Biblii nie znajdziemy dokładnego wyrażenia więzy duszy, wszędzie w tej świętej księdze zauważamy to zjawisko. Jesteśmy istotami duchowymi i powinniśmy kochać się wzajemnie w duchu i w prawdzie. Oczywiście Biblia nakazuje kochać miłością płomienną, ale ta miłość płomienna zaczyna się w duchu i nie powinna zostać zdominowana przez strefę duszewną. Czym są więzy duszy? Co mają wspólnego z relacjami w rodzinie czy w małżeństwie? Przyjrzyjmy się bliżej Księdze Kapłańskiej, rozdział 17, werset 11. W tym fragmencie trzykrotnie widzimy to samo słowo nefesz, mające wiele znaczeń. Oznacza ono tyle, co dusza, ja, życie, stworzenie, osoba, apetyt, umysł, istota żyjąca, pragnienie, emocja, pasja. Bo życie, czyli nefesz, ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla was tylko, na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Dlatego możemy powiedzieć, że esencją naszego jestestwa, naszego ziemskiego życia i charakteru jest we krwi. Gdy Bóg tchnął ożywcze tchnienie w nozdrze Adama, ten stał się istotą żywą, nefesz. Krew ma ogromne znaczenie i jest nośnikiem cech charakterystycznych każdej osoby. Przed transfuzją krwi muszą być zrobione szczegółowe badania, bo krew nie dzieli się na jedynie grupy, takie jak A, B, AB, ale również czynniki RH i inne zmienne, na przykład to, czy jesteś na coś uczulony, to nie możesz być dawcą krwi, ponieważ alergia zostanie z krwią przyniesiona do ciała biorcy. Przez kontakt z krwią przenoszone są choroby, różne takie jak AIDS, malaria, nitkowiec ludzki i mnóstwo innych. Jakimś sposobem również demony zdają się używać krwi jako dobrego nośnika dla swoich złych mocy. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego sataniści podczas inauguracji do czarów muszą wypić ludzką krew i zwierzęcą krew? Dlaczego w czarnoksięstwie tak ważne są krwawe ofiary? Dlaczego by dać prawo demonom do czegoś? Przelewana jest krew? Dlaczego Bóg wybrał krew właśnie własnego Syna jako czynnik odkupiający cały świat? Wiele niebiańskich tajemnic na temat znaczenia krwi wciąż pozostaje nieodkrytych. Więc duszy tworzą się głównie na trzy sposoby. Przez pokrewieństwo, kontakt seksualny oraz bliskie relacje.